Rozwiązanie będzie polegało na tym, że ja jako nabywca będę dzielił kwotę płatności z faktury na dwie części. Jedną kwotę, kwotę netto, będę wpłacał na rachunek, tak jak do tej pory, podatnika, a kwotę podatku VAT na wydzielony rachunek, tak zwany rachunek VAT. No, powiedziałem to w pewnym uproszczeniu, bo tak naprawdę tę operację podziału będzie wykonywał bank. Z mojej perspektywy ja złożę taki specjalny rodzaj przelewu i bank na tej podstawie, mając taki przelew, będzie wiedział, że musi kwotę podzielić. I teraz najciekawsza rzecz, co się będzie działo dalej. Podatek VAT będzie lądował na specjalnym rachunku, na rachunku VAT, i ten rachunek VAT będzie pod kontrolą, pod szczególnym zainteresowaniem służb skarbowych. Na mocy tych projektowanych przepisów ja jako przedsiębiorca nie będę mógł swobodnie tymi środkami dysponować. To znaczy, będę mógł je przeznaczyć na przykład na zapłatę swojego VAT-u, na przykład na zapłatę zobowiązania wobec urzędów skarbowych z tytułu deklaracji podatkowej, ale nic więcej. Czyli można powiedzieć, że zależnie od prowadzonej działalności, od sposobu funkcjonowania biznesu, będą się na tym specjalnym koncie rachunku VAT zbierały pieniądze. Ponieważ tutaj ważna rzecz, tą decyzję o tym, czy skorzystać z mechanizmu poleconej podzielonej płatności, czy też nie, nie będzie podejmować wystawca faktury, tylko nabywca. Będzie to jego autonomiczna decyzja. A jest do tego zachęcany, żeby skorzystać z tego mechanizmu za pomocą pewnych dodatkowych prezentów, które w projekcie ustawy zostały przewidziane, na przykład traktowania takiego podatnika jako podatnik zaufany, któremu będzie przysługiwały szybszy zwrot z podatku i tak dalej, i tak dalej. W konsekwencji będzie to bardzo ciekawy wpływ na gospodarkę, ponieważ teoretycznie mechanizm jest dobrowolny, ale w praktyce będzie miał bardzo szerokie zastosowanie i myślę, że w krótkiej perspektywie prawie wszyscy będziemy z tego mechanizmu korzystać.